Ryby i dzieci głosu nie mają. Zdradzę wam w sekrecie, moi mili, to opowiedzenie dorośli wymyślili. Oczywiście, że mam na to dowody, więc spójrzmy razem głęboko do wody. Ryby słodkowodne są bardzo rozmowne. Karp bardzo często się dziwi, że sandacz i leszcz są tacy gadatliwi. Jesiotr wieczorne uwielbia czytanie dla swojej ikry, chętnie przy szampanie. Okoń biegle mówi w 30 językach, lecz rozmów z wędkarzem starannie unika. Szczupaki mają dryg do gadania, pyski mają pyskate, od zmierzchu do rana. Sum z sumem w sumie lubi dysputy. Czy halibut to ryba, która nosi buty? Łosoś nie mówi z pełnymi ustami, zwłaszcza przy stole z innymi rybami. Węgorz sprawnie składa zdania podrzędnie złożone. Ta długość imponuje, zwłaszcza jego żonie. Dorsze kochają czytać stare baśnie. Bez rozmowy z mamą tuńczyk nie zaśnie. Ryba piła, zawsze gawędziła. Rekin zwany młotem recytuje z polotem. Śledzie w śmietanie omawiają śniadanie, zaś makrela ta starannie słowa dobiera. Sardynki plotkują w grupach dyskusyjnych, złożonych głównie z ławic rodzinnych. Turbot w podróży ciągle pisze posty, o co mintaj bywa wielekroć zazdrosny. Karaś rozmowy prowadzi głównie przez telefon, a miętus wręcz kocha swych okrzyków echo. Morszczuk ze szprotem kłócą się szeptem, który z nich szy wymawia z lepszym efektem. Uwierzycie, że świnki i kozy, bo są też takie ryby, potrafią ze sobą rozmawiać na migi? Ryby i dzieci głosu nie mają. Dorośli się na tym po prostu nie znają. Pozdrawiam Miejską Bibliotekę w Kaliszu, jej majkowską filię, bo ryby głos mają, nie tylko Wigilię. Sam w domu mam akwariowe ryby i nie rozmawiam z nimi tylko na niby.